Siemanko wszystkim, z tej strony Lolek, witam Was w czwartym odcinku serii Od Rushera do Mastera. Prawdopodobnie będzie to już ostatni odcinek, ponieważ stwierdziłem, że jakby dalej nie będzie już większego sensu, żeby nagrywać, no bo wiadomo, że ta wioska będzie się rozwijać, tak jak ta seria powinna to pokazywać, więc jakby dalszą procedurę będziecie już jakby znali, a postarałem się skupić tylko na tych najważniejszych rzeczach, które są dosyć istotne na początku. Dlatego dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam kolejny jakby krok ku temu, co udało mi się osiągnąć na przestrzeni ostatniego bodajże miesiąca, bo tyle chyba minęło od poprzedniego odcinka. Sami zresztą widzicie, że wrzucam je dość nieregularnie. No, staram się jak potrafię, dopóki mi czas pozwala. Jednakże przechodząc teraz do sedna tego odcinka. Nie wiem, czy zauważyliście jakiekolwiek istotne tutaj zmiany na wiosce w porównaniu z poprzednim odcinkiem, dlatego pokażę Wam najpierw profil. W profilu czy coś się zmieniło? No, zmieniło się dosyć sporo, mianowicie balony już wskoczyły na 6 level, smoki dociągnąłem do 5 levela, rage zrobiłem na 5 level, wskoczył freeze na 2, wskoczył baby dragony na 2, bo w ogóle zostały odblokowane, tak samo jak minery, które już zostały wymaksowane na 3 poziom, do szło parę leveli parki. Wojska za darka na razie nie ruszałem, aczkolwiek teraz właśnie w przyszłości planuję zrobić i bowlery, i witchki, żeby odblokować sobie taktykę zwaną bowitch i móc z tym już jakoś lepiej atakować. Do tego jeszcze dołożę sobie na pewno rozwój heala. To mi się przyda pod taktykę z minerami. No i aktualnie jeszcze tłukę w laboratorium aniołki, żeby na przyszłość już je mieć gotowe pod ewentualny jakiś tam malutki queen walk, kiedy ta królowa już zyska co najmniej 15-20 level. Jeżeli chodzi o samą wioskę, co tutaj się zmieniło? Ktoś może pomyśleć, że zmieniło się dosyć niewiele, natomiast już tłumaczę. Rozbudowane zostały baraki. Mamy raz, dwa baraki bodajże na 12 level, tak. Jeden na 11, no i jeden został na 9. Jest to stopniowo rozbudowywane, kiedy tam mam wolnego boba i aktualnie troszeczkę więcej eliksiru zbieranego, bo jak widzicie, mam stosunkowo mało surowców, bo staram się wydawać to po prostu na bieżąco, tak żeby non-stop coś tutaj się na tej wiosce działo. Jeżeli chodzi o murek, no to całość zakończyłem wyrównywania do 8 levelu. Wziąłem się tutaj już troszeczkę w centrum, tutaj gdzie mam X-Bowy za 9 level, no i całe CC obudowałem już 11 levelem, co można powiedzieć, no troszeczkę mi zeszło, bo jest to stosunkowo bardzo drugi murek, a nie opierając się tutaj na Gold Passie, jak widzicie, bo mam Silver Passa, no to jest to dość karkołomne wyzwanie, tym bardziej, że 3 poziomy murku musiałem, że tak powiem, przeskoczyć dosyć szybko. No i jest to i może nie tyle czasochłonne, co po prostu bardzo drogie i żmudne, a wolałem od razu się skupić na tym, no bo jednak mając słabszy def, jak widzicie, nadal go nie rozwijam, tylko cisnę właśnie w mury, no to chciałem uzyskać właśnie taki fajny psychologiczny efekt polegający na tym, że mam bardzo wysoko murek zrobiony na wiosce, a niską defensywę, przez co ktoś jakby mnie szukał, to po prostu po samym pierwszym takim spojrzeniu na wioskę i zobaczeniu właśnie tego murka postanowiłby pewnie skipnąć tą wioskę w większości przypadków, dlatego że nie ma czasu na to, aby dokładnie się zagłębiać i oceniać tą wioskę, więc ludzie tylko głównie patrzą na to, na taki pierwszy jakby strzał, na pierwszy rzut, jak ta wioska wygląda, widzą wysoki murek, no to z reguły pomijają, bo myślą, że wioska jest bardzo mocna, no i też nie mam dużo surowców do zgarnięcia, co też dodatkowo działa na mój plus i nie zachęca innych graczy do atakowania mnie. Korzystając akurat sobie z tego, że jesteśmy na odcinku, postaram się przeprowadzić jeden szybki atak. Oczywiście ja cały czas atakuję Dralunem, o tym nagrywałem osobny odcinek. Jeżeli ktoś uważa, że nadal to jakby nie działa, to cały czas potwierdzam, że jak najbardziej ta metoda jest skuteczna. Co prawda rzadko tutaj ostatnio siedziałem, więc atak log już mi niestety wygasł, ale jak widzicie, fajna wyseczka, bardzo, można powiedzieć, słaba, jeden air defense, jedno inferno, więc na spokojnie sobie tutaj możemy od tej strony wlecieć. Ja zawsze korzystam z całego dostępnego wojska, bo wychodzę z założenia, że na
tego typu sprawach nie powinno się po prostu oszczędzać. Wolę sobie w pewien sposób załatwić 100%. Przy okazji zbieram też puszki, bo chcę przycisnąć trochę do krystala pod mastera, żeby sobie lepiej pofarmić. Dlatego, no tak jak mówiłem wcześniej, nie będę tutaj oszczędzał, tylko wyrzucam po prostu całe dostępne wojsko, żeby mieć pewność tego, że cała wioska będzie rozwalona po prostu na 100%. Jedynie tego Freeza sobie już tutaj zachowam, bo widzę, że nie potrzebuję, mam go w tce. Jest na 7 levelu, wolę sobie go wykorzystać na późniejsze, trudniejsze wioski. No jak widzicie, bezproblemowo tutaj gość został rozwalony. 674 tysiące wpadło już na moje konto. Jak widzicie, Gold 1 daje mi bonus tylko 17 tysięcy, dlatego właśnie chcę troszeczkę z tą ligą iść do góry, żeby jednak troszkę więcej mi się za tą armię zwracało. Wrzucę sobie od razu CC. Postaram się też dać ze swojego tutaj konta, żeby mieć na kolejny atak, i byśmy sobie zrobili jeszcze jeden, od razu wstawimy już w kolejkę. 332 tysiące mam taki koszt armii, także no, można powiedzieć, że troszeczkę drogo, aczkolwiek w tych właśnie wyższych partiach ligi, tak jak Crystal Master, tam to już jest jak najbardziej, można powiedzieć, standard i na spokojnie można tym wyfarmić troszeczkę więcej. Zresztą ta akurat taktyka jest skupiona bardziej do farmy Dark Elixiru, dlatego tym eliksirem zbytnio się aż tak nie przejmuję, bo sami widzieliście, że i tak w zasadzie dwukrotnie tyle zarobiłem, więc na spokojnie ten eliksir mi się będzie, można powiedzieć, samoistnie zbierał, a i tak mam jeszcze 2 dni, 13 godzin, dopóki coś tam w labie te aniołki mi się skończą, żeby coś tam sobie wstawić, więc na spokojnie sobie po prostu dozbieram przez ten czas. Ktoś mi uzupełnił CC, jeszcze nie. Także sobie tutaj wrzucamy. O, widzę, że Panason też mi pomógł, także dzięki serdeczne i pozdrawiam przy okazji. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, w jakim klanie jestem, no to oczywiście klan Nowa Era, macie teraz podgląd, możecie śmiało wbijać, zapraszam. Dwie oczywiście jeszcze rzeczy odnośnie tego klanu, bo zapomniałem dodać tak na szybko. Czytamy opis klanu, bo jest to dla nas bardzo ważne, no i czytamy regulamin klanu, który jest dostępny na stronie www, link jest w opisie klanu. Wracając do wioski, jakie plany na przyszłość? No przede wszystkim ten murek, teraz jeszcze jak widzicie Giant Bomby ulepszam, także też cisnę pułapki, tak żeby faktycznie ten defense się powoli rozwijał, aczkolwiek w jak najmniejszym stopniu, żeby nadal zachowywać tą dysproporcję na korzyść mojego ataku, żebym po prostu nadal miał łatwe wioski podczas farmy. Jak widzicie, 900 też gemów na koncie, zbieram powoli na tego piątego boba, no jest to troszeczkę żmudne, karkołomne, wspomagam się, jak widzicie tutaj też, gem minem na tej drugiej wiosce. I co jeszcze? Aha, parę run zdobyłem w międzyczasie za CG, czy to różne tam ciekawe oferty, czy eventy. Staram się to też zbierać. Na razie nie wykorzystuję tego. Może przyjdzie na to jakiś lepszy moment. Aczkolwiek zawsze w razie czego przecież można to sprzedać i też uzyskać jakieś gemy, ale to sobie zachowuję na czarną godzinę, jak już faktycznie mnie przyciśnie i będę potrzebował tego piątego boba. Na razie na spokojnie daję radę. Także tutaj nie będziemy sobie tego sprzedawać. Oddamy sobie drugi atak, nie będę już czekał za tym królem. Ten król nie jest mi aż tak potrzebny, a my tutaj mamy fajną kolejną wioskę po 600 tysięcy, 4 tysiące darka. No i oczywiście spróbujemy to wszystko zagarnąć. Będę atakował prawdopodobnie od góry, ponieważ air sweepery mamy rozstawione na boki. Tak, to na spokojnie możemy od góry, tudzież od dołu. Jednak wybiorę sobie na spokojnie od góry. Rozstawiam w miarę szeroko te smoki. Zostawiam sobie jednego. Zobaczymy, jak one mi się rozlecą. Do tego balony. Królowa może zasekurować tutaj od prawej strony. I tego jednego smoka tutaj już dorzucamy. Do tego dwa rage na wejście. Frizujemy. Jeden air defense. Możemy też sfrizować air sweepery, żeby to wojsko się tam nie rozchodziło nam aż tak. Do tego tutaj kolejny rage w centrum, kolejny freeze
na air sweepery, żeby te balony nam tak szybko nie padały, bo one też są dla nas bardzo ważne, a niestety nie mają aż tak dużego HP. I teraz pytanie, czy uda nam się ładnie do środka wlecieć. Z tego co widzę, będzie ciężko, ponieważ już wszystko przez te właśnie air sweepery wyleciało dookoła, ale mamy na pewno już fajny zarobek. Nie straciliśmy na tym ataku, możemy tylko i wyłącznie dodatkowo zyskać. Tutaj powoli ten smok coś tam próbuje w tym centrum ubijać. Mamy jeszcze minutę 50, także sami widzicie, że jest to stosunkowo szybka taktyka. Zobaczymy, ile mi się ostatecznie uda ugrać. Prawie cały eliksir ściągnięty, prawie całe złoto ściągnięte. Także jest to fajne na plus. Szkoda tylko, że te 1400 darka zostało, ale z tego co pamiętam było 4000 do zgarnięcia, więc i tak przychód 2600 to na spokojnie też biorę w ciemno, tym bardziej, że nic nas darka właśnie ta armia nie kosztuje. No i też mamy łatwe, można powiedzieć, 86%. Kolejne gwiazdki, kolejne pucharki. Jak widzicie, nie trzeba się tym zbytnio przejmować, bo tak naprawdę nawet byle jak rozrzucając to wojsko, na spokojnie jestem w stanie sobie to wszystko nabijać. Sami widzicie, na początku filmiku miałem 100 tysięcy chyba złota, 400 tysięcy eliksiru, już mam 1 200 000, także chwila, moment i fajnie to już nam się zaczyna zbierać. No szkoda tylko, że jesteśmy w tej niskiej lidze, ale spróbuję się przebić do tego właśnie krystala mastera. To by było na tyle w tym odcinku. Dalej mówię, nie będę już wrzucał kolejnych odcinków z tego konta, z tej serii. Myślę, że tutaj można ją śmiało zakończyć. Jak widzicie, minęły chyba 2-3 miesiące od momentu przejęcia przeze mnie tego konta i ono na spokojnie się rozwija. Oczywiście nie jest to też moje jedyne konto, żeby tutaj była jasność, dlatego nie siedzę na nim 24 godziny na dobę, więc pewnie gdybym tak zrobił, wyglądałoby to o wiele lepiej, ale i tak progres w porównaniu do tego, co było, a do tego, co jest teraz, na spokojnie pozwala już być w pełni samowystarczalnemu na tym koncie graczowi, no bo mamy i jedną taktykę na powietrze, czyli właśnie ten dralun, i jedną taktykę na ziemię, czyli minery, do tego jakikolwiek potencjał do rozbudowy dalej, fajne można powiedzieć zachwianie tej wagi wioski na naszą korzyść, bo mamy słabszą obronę, lepszy atak, łatwiejszy przeciwników nam dobiera, możemy sobie fajnie tutaj lawirować w tych przedziałach pucharkowych, przez to tak naprawdę na spokojnie możemy tutaj już sobie to konto rozwijać, do tego w CG możemy sobie już sami nabijać, nie mamy z tym większego problemu. Też ostatnio byłem tym kontem na CWLC, też już zarabia swoje medale, teraz aktualnie wydałem na młotek, także tak, zostało mi 40 medali, ale też na spokojnie już mogę bić swoich odpowiedników, czy to TH9, bo tak mi losuje na CWLC, które robię z łatwością, czy to nawet TH8 czasami się zdarza, także na spokojnie około tam 200 powiedzmy medali, licząc też bonus, jestem w stanie wyciągać z każdej CWL-ki, także to też przyspiesza znacząco rozwój tego konta. No też dokładając do tego Gold Passa, gdybyśmy mieli, no to już w ogóle to konto by się tak szybko rozwijało, że tutaj nie nadążał tylko budować. Także sami wiecie, jak to jest. Ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za to, że jesteście ze mną. Jeżeli oczywiście materiał się podobał, możecie zostawić wszelakie pierdołki w postaci lajka, komentarza, subskrypcji. Kto chce, to zachęcam. Kto nie chce, oczywiście nie musi, nikogo do tego nie zmuszam. Ja się z wami żegnam. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki za wszystko. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Jeśli macie oczywiście pytania, to też piszcie w komentarzach. Jeszcze raz się z wami żegnam. Na razie.